a także dlatego, że chcemy jeździć bezpiecznie. Często jest tak, że jak jest bus pas, to nie możemy jechać bezpiecznie, bo musimy jechać lewym pasem jezdni albo środkowym. To nie jest bezpieczne dla rowerzysty. Z prawej strony wyprzedzają go autobusy, z lewej próbują przepychać się osobówki. Dużo bezpieczniej jest, ten rowerzysta jedzie przy krawężniku z prawej strony. Nie zachęcam was do łamania prawa, ale tak jest naprawdę lepiej. I uwierzcie albo sprawdźcie i bądźcie z nami też na kolejnych masach, bo tych problemów w Warszawie, wbrew pozorom, jeszcze kilka zostało. Przypominam jeszcze raz o lewej wolnej. Nie jest z tym źle, ale jeszcze musimy czekać, jeszcze tył dojeżdża. Jeszcze zabezpieczenie jest w drodze. To co? Fala! To mi kolega podpowiada bardzo ważną rzecz. Wyciągnijcie ręce do góry i trzymajcie. Sięga ktoś do trakcji? Nie sięgacie? To zjedźcie z stanowiska. Nie jesteśmy tramwajami, nie mamy pantografów. Zostawmy to miejsce dla komunikacji zbiorowej. Tam też są ludzie, tacy sami jak my. Oni też chcą przejechać, dajmy im tę szansę. Dzięki wielkie. Jeszcze raz, ręce do góry. Nie próbujcie tego w domu, nie próbujcie z tymi pantografami na ulicach. Tam jest 750 volt, może kopnąć. Serdecznie również zachęcamy do tego, żeby być z nami przed każdą masą. Jest spotkanie przedmasowe. Tydzień przed, w czwartek, godzina 18, na Nowogrodzkiej 46, mieszkania 6. Można przyjść, można się włączyć w nasze działania, można nam pomóc. Można być z nami, można zająć się pisaniem pism, można wstąpić do zabezpieczenia, pomóc przy wikrzy. Roboty jest naprawdę wiele, każdy będzie miał szansę się spełnić. O ile tylko wie, co chciałby w masie robić, jest dla niego miejsce. Na pewno nie będzie sam, jest fajna grupa, można naprawdę fajnymi ludźmi jeździć. Prawda, że można z fajnymi ludźmi jeździć? No nie wiem, super. No z takim tym to nie będziemy mieli w ogóle wolontariuszy. Zobacz, już odchodzą. A tak na serio, bądźcie z nami. Także na kolejnych masach. Pamiętajcie o święcie cyklicznym. 8 czerwca, 12 plac zamkowy. Wyjątkowy przejazd w wyjątkowej ogólnopolskiej sprawie. Przejazd wyjątkowy, bo jedzie w kilkunastu miastach Polski naraz.